Kolejny druk. Likwidacja Międzyszkolnego Basenu Placówka Krakowie, Nowa Huta, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1168, pierwsze czytanie, rezerwuje pani Barbara Mikołajska. Szanowni panie przewodniczący, szanowni państwo radni, sytuacja zupełnie analogiczna do poprzedniej, pozytywna opinia kuratora w tej sprawie, przeprowadzone konsultacje z załogą i z dyrekcją, z załogą, związkami zawodowymi, radą pedagogiczną, która jest władna do takich rozmów. Powiem tylko tyle, uzupełnię tą informację w stosunku do poprzedniej, że jeżeli chodzi o ten basen, to 33% zajęć w wyniku przeprowadzonej kontroli nie odbywa się. Także będziemy zwracać uwagę na to. Tu na tym akurat basenie pracuje również międzyszkolny klub sportowy, który się nazywa Jordan. Klub z tradycjami, ale wygodzącymi się, jak państwo wiedzą, bo ja trochę lat mam i pewnie jestem najstarszy na tej sali, wywodzący się z tradycji krowoderskiej, to znaczy Jordana sekcji pływackiej, wyśmienitej zresztą na krowoderskiej, która później w momencie, kiedy wybudowano basen, musiała się przenieść tam, bo trzeba było jakiegoś kwiatka włożyć tam tą nową dzielnicę piękną skądinąd. Obecnie ten klub podzielił się na, no po prostu rozłam tam nastąpił. Z części tych pływaków przenieśli się na Grochowską, pod nazwą Galicja występują, to tak tytułem jak gdyby informacji dodatkowej do tego tematu. Również nie zmieniamy nazwy, jest to dalej Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków Nowa Huta w zarządzie Krakowskiego Ośrodka Sportowego. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Edward Polecki, potem kolega jest Włodzimierz Piesuc. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, troszeczkę łamie pustkę, no ale ciekawe informacje dostajemy z Watykanu, w związku z tym się nie dziwi. No to ja mam takie króciutkie pytanie, ponieważ to jest akurat basen na terenie moim, że tak powiem. Chciałem zapytać, ale to dotyczy wszystkich praktycznie tych druków, bo tu jest bardzo ładnie napisane, tak jak już przewodniczący zdążył zauważyć, likwidacja przemysłowo się pokazuje. Ja mam pytanie, co z pracownikami, bo wiem, że zostaną przeniesieni z artykułu 23 prim, prawda? I czy może nas pani dzisiaj zapewnić, że nikt z tych ludzi nie zostanie zwolniony? Ze związkami zawodowymi, to już pani powiedziała, była, że tak powiem, konsultacja przeprowadzona i nie mają żadnych zastrzeżeń, jak również pracownicy. Będą wszyscy mieli zapewnione miejsca pracy, tak mam rozumieć? Natomiast warunki dla uczestników korzystających z tych basenów będą dużo lepsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Włodzimierz Pietruś. Panie przewodniczący, panie dyrektor, szanowni panie. Ja mam podobne pytanie, tylko to wyznaczył. Ja mam z kolei pytanie do pani dyrektor, bo zrozumiałem, że obłożenie było niezadowalające, tylko 30% do potencjalnych mocy przerobowych, tak? No właśnie. W związku z tym mam pytanie, czy przy tej organizacji nastąpi jakaś weryfikacja tych osób, które zarządzały dotychczas tym obiektem, bo rozumiem, że to jest pewna, w cudzysłowie, nagana dla tych osób, które do tej pory zarządzały nieefektywnie, czy też nieskutecznie. I ja rozumiem, że należy bronić pracowników, ponieważ przekształcenie nie powinno wpłynąć na to, że ktoś zostanie zwolniony, ale z drugiej strony należy chyba też weryfikować dotychczasowe działania, które były negatywne i to też w jakiś sposób podać ocenie, ewentualnie nie przedłużać pracy takim osobom. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź panią dyrektor. Odpowiadam na pytanie pana radnego Polewskiego. Likwidacja, jeszcze raz podkreślam, nazewnictwo likwidacja musi być to słowo użyte, ustawa oświatowa w ten sposób mówi, że jeżeli chcemy przekształcić coś na coś, musi się to odbyć poprzez likwidację. Więc jest to techniczny jak gdyby zabieg, co nie, absolutnie nie niesie ze sobą w tym przypadku konsekwencji likwidacji stanowisk pracy. I jeżeli chodzi o załogę, która tam pracuje, nie przewidujemy zwolnień, nie mam przewidzianych pieniędzy, jak państwo doskonale wiecie, bo znacie budżet Wydziału Sportu na odprawy naszych pracowników. Wszyscy zakładamy przechodzą
umownie, ponieważ oni zostają dalej pracownikami Międzyszkolnego Basenu Pływackiego, niemniej jednak ich pracodawcą będzie Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy. Więc nie przewidujemy w tym zakresie zwolnień. Myślę, że gwarancji co do zwolnienia w kolejności jakiejś tam nie ma nikt, ponieważ Państwo wiedzą, o tym była informacja i było o tym mówione, że wszyscy ci dyrektorzy, o których tutaj jest mowa cały czas i będzie jeszcze dwóch następnych, mają powierzenie, jak również dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, mają powierzenie do końca sierpnia. I w tym momencie będziemy ogłaszać prawdopodobnie konkursy na wszystkie te stanowiska, które będą. W tym przypadku już nie. W związku z tym, jeżeli radni podejmą decyzję, że jest likwidacja tego Międzyszkolnego Ośrodka, Międzyszkolnego Basenu, konkursu już nie potrzeba będzie przeprowadzać. Więc w tym momencie nie grozi to rewolucji kosmicznej, bo proszę zauważyć, co się może dziać. Gdybyśmy nie likwidowali tej placówki, to przeprowadzamy konkurs. Ja podaję bardzo plastycznie, bo proszę mi wierzyć, jestem osobą, która ma trochę lat i wiem, co to znaczy być zagrożeniem straty pracy. Pewnie każdy z nas to ma więcej niż 20 parę lat. Więc zdaję sobie z tego sprawę. I proszę zauważyć co? Jeżeli byśmy ogłosili konkurs, wygrał menadżer, który z założenia ma zupełnie inną wizję prowadzenia tego ośrodka, to nie wiem, co by zrobił. Natomiast bezpieczniej dla, myślę, dla tej załogi jest właśnie ten wariant. Bo zostajemy na karkach nauczyciela i zostajemy w jakimś bezpieczeństwie również z założenia finansowego. Wydaje mi się, z punktu widzenia społecznego i podejścia do tematu bardzo, myślę, odpowiedzialnie z racji wieku i doświadczenia jest to lepszy dalej. Natomiast co będzie w przyszłości, jak to może wyglądać, trudno nam powiedzieć, myślę, że nikt z Państwa nie zaryzykuje stwierdzenia, że nic nie ulegnie zmianie. Jeżeli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie pana radnego Pietrusa. Tak, będzie weryfikacja osób, bo proszę zauważyć. Ja tutaj powiedziałam o dopiero drugim ośrodku, o którym mówimy. Nie odbyły się te zajęcia. Nie odbywają się, ale te ośrodki, które za chwilę Państwu przedstawię, są jeszcze gorsze. Więc nie ma możliwości takiej jak do tej pory, że nic w tym zakresie się nie robi, bo dyrektor placówki jest odpowiedzialny za to, co się dzieje na terenie tej placówki. Jeżeli zajęcia się nie odbywają, to pierwszą z mojego punktu widzenia sytuacją jest natychmiast zareagowanie poprzez premię. Do tej pory premie były przyznawane dla dyrektorów. Ja Państwu pokazuję pewien mechanizm działania i o co tutaj chodzi, że to chodzi o kwestię zarządczą tymi obiektami. Premie były przyznawane na cały rok i bez względu na to, jak jednostka pracowała, premia dyrektor musiał dostać. W tym momencie ja decyduję o premii kwartalnej, tak? I tak wydaje mi się, że to jest na wyrost, ale na pewno dyrektor placówki, gdzie zajęcia się nie odbywają, bądź się odbywają w szkodowy sposób, takiej premii dostać nie może. A konsekwencją będą następne rzeczy. Są różne mechanizmy, są opomnienia, są nagrane, jest, że tak powiem, podziękowanie za pracę, ponieważ będą wybierani w drodze konkursów i w drodze ewentualnych powierzeń, w zależności od tego, jaką wersję dać z kuratorem będzie możliwe do dostępnienia. Także myślę, że weryfikacja nastąpi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 statutu miasta Krakowa określam termin wprowadzania poprawek na 19 marca 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzania poprawek 21 marca 2013 godzina 15. Kolejny ruch.